Wierzę, że Bóg chce, znaczy wiem, że Bóg chce, żebyśmy byli wszyscy sobą. I to jest bardzo ważne. Słuchajcie, nikt z nas nie może nikogo udawać ani nikogo innego naśladować, bo nas to pochłonie, zabije to was. Odchodzicie z kościoła. Rozumiecie? Będziecie odchodzić z kościoła ze względu na to, że będziecie udawać kogoś innego, kim nie jesteście. Będziecie się starali Artura naśladować, uwolnić tyle samo siły, energii, a jeżeli nie macie, trochę mniej energii, a może jeżeli wasze dusze w jakiś inny sposób, w ogóle nie wiem, lubią uwielbiać albo cokolwiek innego, w ogóle to idzie bardzo głęboko. Chcę wam coś powiedzieć. Wierzę, że zrozumiecie to. Ktoś ci zadaje pytanie, jak masz na imię? A ty odpowiadasz, a jak chciałbyś, żebym miała? Rozumiecie? Jak chciałbyś, żebym miała? Owiane grą aktorską, owiane, wiecie, takim kokieterią. Bóg taki nie jest. Musisz sobie zadać pytanie, jak masz na imię? I przedstawiać się ludziom swoim imieniem. Błagam was, w ogóle potraktujcie to poważnie, mi się łamie głos, dlatego że mam 30 lat, za rok, już zaczęłam, 30 rok. I dopiero teraz zadaję sobie pytanie, kim jestem. I ściągam z siebie warstwy różnego udawania. To jest obecne wszędzie, wiecie, w muzyce, jakiej słuchałam, w ciuchach, które nosiłam, we wszystkim. Po prostu chodzi o to, że zastanawiasz się, jaki powinienem być, żeby mnie zaakceptowali. To jest coś, co niszczy i pochłania człowieka. Na miłość boską w ogóle nie róbcie tego. Po prostu tego nie róbcie. I pamiętam, myślę, że halo? O, chyba sobie sama nacisnęłam. Pamiętam taki przykład, mogę podać na pewno Mazurkiewiczów, bo ja ich nie znałam za pierwszym razem, jak oni byli w kościele. A potem w sumie jakby tylko jakimś mi tam kiedyś, wiecie, przewijały się te nazwiska, że no, pamiętacie, jak byli Mazurkiewicze? Zawsze w pozytywnych jakichś tych to było podawane, więc ja jedynie kojarzyłam to nazwisko. I kiedyś mi Artur mignął Mazurkiewicz na Facebooku, gdzie pod jakimś postem bronił Artura, nie będąc w kościele. Ja w ogóle, wiecie, poczułam wtedy takie coś, on go kocha. Dlaczego on z nami nie jest? Nie? I dosłownie od razu dostałam odpowiedź, bo bał się być sobą, bał się pokazać, kim jest, bał się, że on tego nie zaakceptuje, bał się, że Agata tego nie zaakceptuje, że to ocenią, że im powiedzą, nie możesz tak służyć, nie możesz tak robić i że będą musieli wybierać między ludźmi, których bardzo kochają, dla których poniekąd położyli życie, a między tym, co mówi im Bóg. Ale nigdy, w ogóle nigdy nie będzie takiej sytuacji. To jest w ogóle paranoiczna jakaś, w ogóle, wiecie, scenariusz w ogóle paranoiczny, obsesyjny, który się nigdy nie wydarzy. Amen. Nigdy się to nie wydarzy i w ogóle, wiecie, ja wiem, że Mazurkiewicze nie są jedynymi osobami, które z tego powodu odeszły z kościoła i wiecie co? Kilka tygodni po tej sytuacji ja ich zobaczyłam na jakimś zjeździe, który był i podeszłam i mówię, jesteś Artur? Tak. Ja mówię, słuchaj, mam do ciebie pytanie. I mu opowiedziałam tą historię i też była Roxana przy tym, poznaliśmy się wtedy i oni się popłakali oboje i powiedzieli, że tak dokładnie było. Że dokładnie tak było, że bali być się sobą. Dlatego błagam was, nie bójcie się być sobą. I ostatni element tego, co chciałam powiedzieć. Napisałam gdzieś taką piosenkę. Nie pamiętam, czy kiedyś wam już jej nie podawałam przy czymś, ale ona idzie tak, że to ja jestem sztormem, co burzy mur, a nie tylko kroplą, co drąży skałę. Zamieszkał we mnie święty Bóg. To, co mam, jest doskonałe. Super, nie? Mi się też podoba. I ja wiem w ogóle, że rzeczy, które mam, są dobre. Ja nie potrzebuję, wiecie, potwierdzenia od kogoś, czy fajnie, czy nie. Dlatego powiedziałam, że wiem, zanim odpowiedzieliście. Ale tam jest ten element, to ja jestem sztormem. I taki był dzień, że byliśmy kiedyś u Zubrzyckich i tam była grupa, która sobie prorokowała. I ja w ogóle bardzo nie chciałam i ktoś tam też powiedział, o, no tam niech ci poprorokują. I Asia też, pamiętam, Asię zaatakowali, Asia poprorokuj nam. I Asia taka,
ale męczyli, no okej. No i mnie też męczyli, a idź do Asi. Mówię, dobra, poszłam. No i Asia tam się zaczęła modlić nade mną i mówi, nie jesteś sztormem, jesteś cichym głosem. A ja wiecie, co miałam w głowie? I to ja jestem sztormem, co burzy mur, a nie tylko kroplą, co drąży skały, zamieszkał we mnie Święty Duch. I wiecie, i od razu miałam takie, ale wyprorokowała, nie? Oczywiście nie dałam po sobie poznać, uśmiech na twarzy, poker face, pojechałam, ale nie dawało mi to spokoju. Słuchajcie, wracałam do domu i cały czas miałam to pytanie, a na pewno? Jesteś sztormem? I wiecie, ja już wracałam i płakałam sobie tak po cichu. Kamil chyba nawet nie wiedział tego. Ja po prostu mi ciekły łzy, bo do mnie Duch Święty wreszcie się przebił. Jesteś cichym głosem. Jesteś w ogóle cichym, jak to było, wiatrem. Cichym wiatrem, spokojnym wiatrem. Amen. I wiecie, miałam takie Jezu. I w ogóle, i wiecie, od tego się zaczęło ten mocny taki upadek takiego mojego próbowania, naśladowania kogoś innego. Dokładnie. Ja zaakceptowałam, okej, jestem delikatnym wiatrem, głosem. To będę używała mojego delikatnego głosu, a nie próbowała, wiecie, jakby udawać. Dobra wiadomość jest taka, że nawet jak udajesz, to i tak coś tam Bóg z tego zrobi, bo jest dobry i tak jakby wykorzysta, mam wrażenie, wszystko. Po prostu nieważne czasami, jakie są motywy. Zawsze po prostu, wiecie, coś tam się dobrego stanie przy tym. Ale najbardziej efektywny będziesz, kiedy będziesz po prostu sobą i nie będziesz próbował kogoś udawać. I w ogóle pokochaj też to, jaki jesteś i pokochaj to, jaki nie jesteś, bo no nie przybijesz głowy po prostu muru. Jak się mówi? Głową muru. To. Amen. A pamiętasz, napisałeś im SMS-a, pamiętasz? Teraz. No to widzisz, ty odpowiadasz na to pytanie. To jest pytanie, na które ty mi zadałeś. A widzisz? I to jest w ogóle tak wygląda też przestrzeń w ogóle prorocza, bo ja tak słuchałem ciebie, bo kiedyś powiedziałem Ani, mówię, słuchaj, jedną z takich najważniejszych, mogę mówić, tak? Jedną z takich najważniejszych rzeczy to jest, żeby w ogóle siebie odnaleźć, nie? Prawdziwego siebie, to jest pokochać tego potworka, z którym się ciągle walczy. I ten potworek to jest bardzo ciekawa sprawa. Bo ten potworek to jest wszystko to, czego nie chcemy w naszym życiu zaakceptować, biorąc pod uwagę to, że nie jest to wprost proporcjonalne do środowiska, które nas otacza. I my tego nie uznajmy. Widzisz, twoim potworkiem to było to na przykład, że jesteś kroplą. Nie chcę być tą kroplą. To jest okropne być kroplą. Chcę być sztormem. Chcę być sztormem, ale i teraz zobacz, co się dzieje. Człowiek się otwiera, a Bóg mówi, ale to, czego nie chciałaś, to jest to prawdziwe w tobie. To weź się na tym skup i na tym zrobisz sukces. Ale to, bo ja myślałam, że potworek to są te części takie negatywne, jakieś wady. A za co uważałaś bycie kroplą? Za jaką rzecz? Pozytywną czy negatywną w swoim życiu? Jak mówiłaś, że jesteś sztormem? W ogóle nie myślałam o tej kroplu, a widzisz, myślałam o sztormie. Tak, ale krople sklasyfikowałaś jako coś, czym nie chcesz być. Tak, bo to za małe. Bo to ja za małe. Duże. Dokładnie. I ważna. I to człowiek robi ze sobą. To człowiek tworzy, człowiek twierdzi, co jest potworkiem w nim. Nie chce być taki. Chce być inny. A to, jaki jestem, to w ogóle teraz ja sobie wymyślę na razie to, a nie spojrzę na to rzeczywiście, jakie jest. Sama sobie odpowiadasz. To jest w ogóle odrodzony duch.